Witam widzowie w kolejnym odcinku. Jedziemy z szlifowaniem headera. Stachu zaraz poszło rano, kamerki nie podrzuciłem. On tu działał, ja będę działał dalej. Zatem widzieliście, rozebraliśmy ślimak. Teraz przygotowujemy tak naprawdę header, szlifujemy na cacy. W środę nam przyjdzie ten tył blach, te boki, które zdjęliśmy, bo podłogę już mamy, jak widzieliście. No i będziemy zakładać, spawać. Na razie chcemy przygotować i odzewiaczem zaprawić ładnie. Ja tylko znajdę sobie okulary i zaraz będziemy działać. Gdzie są, kurde, okulary? To jest pytanie. To się też przyda, bo trzeba wyciąć taki spaw tam. W sumie na dwie sztuki będę jechał. Gdzie te okulary? No nic. Widzicie, tu był stary spaw, bo było już pęknięte. Stachu tu ładnie zaspawał. Tu, bo tu było pęknięte. To też było pęknięte. No i to ładnie zaspawał. Zalał też. O, tu zapomniał zalać. Zalał też tutaj te szczeliny. Tu nie było pęknięte, ale tu też nie było pospawane oryginalnie. Tu poprawił ładnie spaw. Tu poprawił spaw, także zostanie wszystko ładnie wyczyścić, wydmuchać. Tu wnęki, wszystko odrezywiacze będę musiał zaimpregnować jeszcze dzisiaj. No i zobaczymy, co dalej. Zobaczymy, jak z czasem się wyrobię, ile mi tu zejdzie, także działamy. Dobra, szukam kolarów i szlifujemy. No, teraz impregnuję, już nie pokazywałem dalej szlifowania, zaspawałem tam jeszcze róg. Tu zeszlifowałem wszystko ładnie. Teraz impregnuję. Impregnuję tym odrezywiaczem, żeby tą rdzę chyciło. Dość grubo leję, żeby to fajnie zadziałało. No mamy już wprawę z tym środkiem. Widzisz, taki czarny, strasznie siarką, tak bardzo mocny jest ten środek ogólnie. Bardzo żrący. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jak na przykład zaciapane było. To ładnie wyczyściłem. Jak zaciapane było. Co? Tamta, ale prawa strona, jak ostatnio czyściłem, jak robiłem. Wam zaraz pokażę to, jak to wygląda. Opa. Pyk. Robota idzie fes. No, czasochłonna taka robota, bo to czyszczenie. Najgorsze jest szlifowanie. A potem to już będzie szło. Stachu jutro pryśnie. Jeszcze, także będzie fajnie. I idzie robota. Robota idzie jak szalona. Zaraz wam pokażę ten środek. Nie wiem, czy wam już tego nie robiłem, nie pokazywałem tego środka. On trzeba dokładnie zalać. O. Tu dokładnie zalać. O. Żeby dokładnie powchodziło. Mamy dzisiaj poniedziałek, po weekendzie. Jest 4 lipiec. Także mamy dobry czas. Rok temu dopiero rozbieraliśmy tak naprawdę kombajn, nawet jeszcze żeśmy go nie składali, także czas roboczy, operacyjny mamy bardzo dobry. Sam header myślę, że spokojnie wraz z sieczkarnią w przyszłym tygodniu skończymy i będzie dobrze. O, widzicie, idzie robota, aż miło idzie robota, aż miło. Bach. Proszę bardzo. Jeszcze dach w międzyczasie na wiatrę trzeba zrobić. O, budnictwa wszędzie grubo, dokładnie tym odrdzewiaczem. Poczekam chwilkę, jeszcze raz w takich ciężkich miejscach przelecę, żeby dobrze to chwyciło. Takie super czarne robi, tam gdzie dużo rdzy, to takie bardzo czarne się robi. O, tu już powoli bierze po tych kątach i widzicie, co się dzieje. Jeszcze tu raz damy. Proszę bardzo. Podlejemy, o, tu cała belka już jaka czarnucha się robi. Dostało to fez odrzewiaczem. Pyk. Mocowanie na ślizgi całe. O. Już mamy późno, bo już jest o 8:00. Ale trzeba to zrobić. Tu szlifowane, wszystko trzeba zaimpregnować dokładnie. No.
Czyściuteńko na cacy. O, proszę bardzo. No i tak to wygląda. O, pamiętajcie o kodzie na stronie Zenox Bizon 7. Jak chcecie zamówić, macie 7% rabatu. Plus, jeżeli jesteście klubowiczem Zenox, to macie kolejne 3% i w sumie 10%. Tak jak ostatnio kupiliśmy unimetary. Taki wielkotnościomierz, że 1900 zł kosztuje, nawet nie. 10% rabatu, to macie 200 zniżki. Także jest nieźle. Jak zamówicie za paczkę za 5000, to macie 500 zł rabatu. No i tak to działa. Grubo daje, nie żałuję, żeby to przykryło. Jest petarda. No proszę bardzo. Nie ma co żałować. Chemia jest nieźle. O, pyk, 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 pyk. Proszę bardzo. O, ale plecy bolą. O, widzicie? Tak to działa. To od rdzewiaczem było zjechane, zobaczcie jak się stało. Zero rdzy, to tak samo po tych kątach. Ale jeszcze tu poprawię wszystko. To wydmuchane, wyczyszczone, wychuchane. Pójdzie dokładnie od rdzewiacz. Będzie cudo. O. Nie ma co tu żałować. To będzie odcięte, także nie ma co na to patrzeć. O, jest. No i tak to wygląda. Kończy mi się już. Ten odrdzewiacz, tu trzeba wszystko. Oj, kurwa, tabelka. Proszę bardzo. Pyk. Dobra, lecę dalej. Końcówkę wam pokażę, jak to wygląda po odrdzewiaczu. No i resztę wam Stachu będzie nagrywał jutro już z malowania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek odnośnie sieczkarni do bizona. Ja mam za zadanie dzisiaj zdemontować cały wał i jak czas pozwoli wykręcić wszystkie noże, a Karol później zawiezie tutaj nasz wał do wyważania do Grześka, który nam wyważy wał z nowymi nożami i tam zregeneruje z jednej strony ośkę pod łożysko, bo tam musieliśmy rzeźbić to na po prostu na szybko, tam ja jakoś to trochę rzeźbiłem, wyszlifowaliśmy, wkleiliśmy chyba łożysko na klej, z tego co pamiętam, z tej chyba strony to było, bo było obrobione i się kręciło. No i tak, ja się biorę za robotę, wezmę po prostu klucze, ale najpierw chyba zacznę od ściągnięcia koła pasowego i zdemontujemy ten wał, żeby Karol mógł dzisiaj to zawieźć do wyważania po prostu. Dobra. Przypasujemy. Jeszcze. Jeszcze. Starczy nam tego ściągacza, kurde? Ciekawe, czy to zajdzie. A idzie. Było zdejmowane ostatnio. Schodzi coś czy gówno? Schodzi. Idzie opornie, ale idzie.
Młotek może pomoże. Postukamy, naprężymy. Co to się? Klucz się gnie? O kurwa, klucz się gnie. A jakby tak tego klina wybić jakoś młotkiem? Próbujemy wybić tego klina. Młotki sięgnął. Po dłuższej walce udało mi się to w 50% zdjąć. O, ciągnąłem koło, a ono się jeszcze bardziej, że tak powiem, klinowało, bo tutaj ten wpust na klin jest ze stożka. Jeśli koło będzie nam chciało tak jakby schodzić, to on jeszcze bardziej się zaciska. Więc wbiłem koło do środka na wałek, poluzowało mi klin. Teraz sobie mogę je ściągaczem zdjąć i mogę dalej przystąpić do demontażu łożysk, no tutaj tych opraw łożysk i lecimy z tematem. Hop. Rok temu to było zdejmowane, ale człowiek zapomniał. No tak wszystkie rzeczy spamiętać, to kurde. Szarych komórek by mu brakło. I teraz spokojnie koło schodzi. Dobra. Powinno zejść. Luks. Tu będzie klin. Jakie tu śrubki? 19, 19, 13.
Dobra, idziemy po klucze. W sumie. Można i takim. No dobra. Idę po klucze, po grzechotkę może. I będziemy działać. Kręcimy sobie, dostaniemy się do wału i praktycznie już będzie z górki. Zamontujemy wtedy tylko później noże, jak starczy czas. Już jestem praktycznie na końcowym etapie. Ciężko było, nie mogłem w ogóle zdjąć tych łożysk. Stwierdziłem, że poświęcę te łożyska i tak są ciula warte z tego względu, że właśnie zauważyłem, że po prostu tu jest oznaczenie C1, czyli mają mały luz jak na takie obroty, jakie wytwarza sieczkarnia, a więc tutaj powinny być łożyska z luzem C3. No były wymieniane, ja z tego co się orientuję, prosiłem, żeby były z C3 luzem, ale już nie pamiętam jak to dokładnie wyszło. Czy nie mieli po prostu i takie założyliśmy, w sezonie był problem na początku, bo się grzały. Dodawaliśmy tutaj wstrzykawką, że tak powiem, igłą smaru. I później pod koniec po prostu sezonu to wszystko ustało. A znowu z kolei to łożysko ma znowu luz C2, a tamto C1, a powinny mieć C3. I stwierdziliśmy z Karolem, że postaramy się założyć teraz w takie pełne obudowy z kalamitką, że można będzie je smarować w czasie po prostu sezonu. Bo tych tak naprawdę nie ma możliwości smarowania. Jutro pojadę do sklepu, zapytam się odnośnie takich opraw, żeby pasowały po prostu na ten wał. Miejmy nadzieję, że będzie ok. A już wyciągam go, jeszcze może odkręcę kilka noży, a resztę zostawiam Karolowi, na pewno coś wam dogra z wymiany nowych noży. Dobra. I tak. Ostatnia śruba i skręcone wszystkie noże. O Jezu. Powiem wam, że zeszło mi się trochę. Ale grunt, że koniec. Ale mnie plecy bolą. Powiem wam, od siedzenia rany. Zobaczcie te noże. Wszystko nowe. Wszystko to jest nowe. No i tak. Ja sobie teraz to pasem zepnę. Ja teraz pasem zepnę i będę jechał na wyważanie
zawieźć do Grzesia. Na pewno zobaczycie filmik z wyważenia. O, Staw mi tu naszykował pas, żeby to spiąć. Więc no i tak to się prezentuje, moi drodzy. W końcu się udało to zakręcić. Była masakra. Już nie mogłem. Już myślałem, że wyzionę ducha. No. No i co? Robimy tak, że pas rzucamy tu. Pod spodem. O. Pod spodem rzucamy. O. Dobra. Zapinamy, przygotowujemy. Jedziemy. Spinamy. Pasik. O. Łapy porozcinają oczywiście od noży. To jest klasyka przy takiej robocie. Niestety. To spinamy. Dobra. Nie ruszy się. Zawijamy wokół wieżyczki. Pasik. I rura. Pyk. 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 No. Włożymy. Może zetora? Może bambaguj zetorem. Dobra. Koniec. Dobra, ja jadę zawieźć ten wał Grześkowi. Jedziemy zawieźć Grzesiowi wał i następny odcinek będzie z roboty sieczkarni.